Aha, to ty tym jedzeniem ją zacząłeś terroryzować, tak? To Rafał, no to jak ty zacząłeś ją terroryzować o to, że ona nie chce żyć zdrowo, no to ja się nie dziwię, że wzięła rozwód. Nie, no po prostu brak mi słów. Rzadko mi brak jest słów, a to jest moment, kiedy brak mi słów. Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co Ja Patrzę? Ja jestem Kuba, niezmiennie. A dziś ponownie wyruszamy w Polskę w poszukiwania męża dla Dagmary Kazimierskiej, naszej królowej przetrwania, nie, naszej królowej życia. Że mi się wszystkie te serie mylą, po prostu niedługo, jak zacznę dwie kolejne, to będziecie musieli mi poprawić w komentarzach, co ja w ogóle nagrywam. Oczywiście jest to nasza królowa życia, jedna niepowtarzalna, a towarzyszy jej oczywiście, bo jak zwykle w tym programie będą jej syn Conan i jej przyjaciel Jacek. No wiem, że jest śliczna moja koszula, wiem. Miło zawsze coś miłego usłyszeć, czyż nie? No, więc... jeszcze jedna taka mała informacja. To nie jest ostatni odcinek. Nie wiem, skąd te informacje w internecie, że jest 8 odcinków. Po zgraniu odcinka puściłem sobie koniec, czy właśnie nie będzie zapowiedzi, bo zawsze w każdym jest zapowiedź. Samego odcinka nie oglądałem oczywiście. Natomiast jest zapowiedź kolejnego, więc nie będzie 8 tylko odcinków, będzie ich więcej, natomiast nie mam pojęcia ile, nie mogę tej informacji znaleźć. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o to. Zanim przejdziemy do reakcji, to oczywiście standardowe YouTube'owe żebry. Jeżeli mój film i moja skromna obecność w nim wam przypadnie do gustu, to koniecznie zostawcie polubienie pod nim. Udostępnijcie to wideo reptilianom, kosmitom, osobom, które sobie tego życzą, bądź też nie, jak zwykle. Przypominam o możliwości postawienia mi kawy, tudzież czegoś innego. Pierwszy link w opisie, jak i w komentarzu przypiętym. Pamiętamy również o tym, że na moim kanale reklam nie pomijamy, wszystkie oglądamy. Wszyscy razem. Wszyscy razem w jednym tempie. I co? I nie przedłużam tego jak zwykle przy długiego wstępu. I jak zwykle. Lecimy z tym koksem. No to co, kochani, kochane. Standardowo szmata na kolano udo. Łyk wody z ogromnego kubka. Trochę pudru róż na ryj. Nie pomoże puder róż, kiedy morda stara już. Gdzie najłatwiej znaleźć kawalera? W mieście? Gdzie kawalerki są tak drogie, że każdy szuka sobie kogoś do wspólnego mieszkania? Warsaw. W Warszawie. No niestety nie mój vibe, jak już wiecie, ja jestem łodzianinem. Warszawa to dla mnie zbyt wielki wyścig szczurów i czuję to nawet na dworcu. Którymkolwiek. Ile Warszawa ma mieszkańców? Z milion? A więcej. Dwa? Warszawa koło 2, z 1 800 000. No to sprawdź. Koło 2 milionów. Warszawa na rok 2017 miała 1 765 000. W 2022 miała 1 860 000, czyli więcej. No to sądzę, że koło, że pod dwójkę może podchodzić. No. Ale z tymi studentami tak a dalej? Teraz 1 816 000 na grudzień 2022. To kto miał rację? No ja powiedziałem, że koło 2. No. Kto? Team Dagmarka? Pani Dagmarka. A. Team Królowa ma zawsze rację. Mam zagadkę. Rozwiązanie już za chwilę w programie. Pomnik jakiego króla znajduje się na Placu Zamkowym w Warszawie? Dagmara uczy, Dagmara bawi, Dagmara... i tak dalej. Jakby... Podpowiedź? Ewentualnie Jacek. Ten król szczególnie lubił mieć zupy podawane z... Wiecie, kto to jest w ogóle? No Zygmunt Waza. Trzeci. A skąd ty to wiedziałeś? Jeszcze ci opowiem o nim trochę. Tak? A ja też. I ja. Że jeszcze to pierwszy raz, to nie znaczy, że nie, brak wiedzy. Jacek jeszcze z pierwszy raz w Warsaw? Pachnie mi to ściemą. Korona i ta płachta, taka widzisz, taka falująca, to znaczy o jego wyższości, że on jest królem. Zygmunt III Waza miał 3 swoje koniki. Pierwsze, malarstwo. No to wiadomo, von a Wójcik. Koniki? Ja myślałam, że konie prawdziwe. Nie. No koni to zapewne też miał sporo. Drugie, alchemia, czyli no wiadomo, doktor Conan. Trzecie, złotnictwo. On lubił? Jego 3 najważniejsze zainteresowania. No tutaj Dagmara perfekcyjnie tutaj się dobrała pod klimat złota. Obsrana złotem.
No ale przecież tytuł królowej zobowiązuje. Wszyscy za złotem to wojowali. No ale za jego panowania wygrana była bitwa pod Cecorą, jako, tak? Oni... To z Turkami, to za jego panowania. Przede wszystkim. Konanek wiedział o pasjach, Jake wiedział o samym pomniku. Ja z kolei wiedziałam o samym królu co nieco z historii. Więc tak naprawdę gdzieś w każdej głowie coś tam buczy. No i lekcję historii mamy odbębnioną, co nie? I każde z nas coś wie, uzupełniamy się. W ogóle jestem zdania, że gdyby tak Mara prowadziła lekcję historii, to może w końcu ktoś by się nią na nich zainteresował. Te bunty, te sejmiki, to była tragedia. Szlachta nie dawała królowi... Przepraszam, można fotkę z Zygmuntem? Patrz, ja coś mówię, a ty gadasz. Zapraszamy zapozować. Szlachta nie dawała królowi... rządzić tak naprawdę. A propos szlachty, to koniecznie sobie obejrzyjcie serial 1670. Przez sarmacki pryzmat patrzeć na obecną Polskę to coś cudownego. Polecam. Zapraszamy jeszcze na tle Starówki, będzie piękna pamiątka. Tak po staremu, jak wiesz, jak font. Proszę bardzo, jedno. Czy to będzie przyszły kandydat? Aha, to takie, że niby stara Warszawa. Proszę bardzo, jeszcze jedno. A to fajne, fajne bardzo. Jeszcze jedno. Aha, dobrze, ja, wyszedłem. A wszyscy mamy inne zdjęcia. To mi się najbardziej podoba, dawaj. Ej, nie zabieraj mi, a mi to. Zapraszamy jeszcze osobno. Pani uśmiech. Pan mi zdjęcie chce zrobić? Momentik, czary mare. Pan dla mnie samej zrobił teraz. Ale mega w ogóle sprawa z tym, że to od razu wychodzi i jest w takiej formie. Wszystko do ręki. Proszę bardzo. O, ale mnie pan ładną zrobił. Ale jak człowiek ładny, to i na zdjęciach ładnie wyjdzie, wie pan. Dokładnie, no, dokładnie. Jak człowiek ładny, to i wszędzie wyjdzie i we wszystkim ładnie. Ale zawsze się można w jakąś nową koszulę odpindrzyć, co nie? No chodź to. Tak, Marka? Chodź, coś ci powiem. Ale czekaj, bo musimy panu zapłacić. Słuchaj, to jest twój kandydat. Serio? Czy to po prostu teraz tak wyszło spontanicznie? To jest twój kandydat. Nie No nie podobać się? Ale no czekaj, no to już podejdź, podejdź. To jest twój kandydat. Dzień dobry. To jest Dagmarka. To jest Dagmarka. Ale nie zdjęcie, nie. Poznać się proszę. Dagmarka. Nie, no oni sobie jaja robią w tym momencie. Jure. To jest ten pan, o którym myśmy ci mówili już dzisiaj, od wczoraj. Randkę mamy? Nic mnie nie zdziwi już w tym programie, ale powiem wam, że to jest tak abstrakcyjne nieraz, to się tutaj odwala, że ja już po prostu to zaakceptowałem, z tego co widzę wy też, po prostu zakładamy rolki, czy tudzież je zdejmujemy, kto co woli i lecimy w to, co nie. Tak? Uśmiech jeszcze. No nie będziemy przeszkadzać państwu, no. Pan tylko... No bekę se robią, tak? Nie mówić uśmiech i zdjęcie. Sekunda. Momenty. Ale pan nie umie mówić po polsku, ty jesteś pan nie gada po polsku, jak ja będę z panem gadała? To powiedz mu, my przyjechali do pana. Wiesz, on nawet nie zrozumiał chyba, co oni powiedzieli. Co tu się dzieje, dlaczego to się dzieje i jak to się dzieje? O matko, ja nie dziwię się, że Dagmara rzeczywiście stała się tak popularna, no bo razem z Jackiem, tak? No bo ich duet po prostu, no tu jeszcze mamy Konana, ale po prostu oni tak absurdalne sytuacje tworzą. Naprawdę, no to po prostu to jest salwa śmiechu, no. Albo cringe, ale taki pozytywny cringe, no że po prostu... What the fuck, co nie? I naprawdę, no sama przyjemność, no. Kanonek przejdźmy... Tak, my na stronę może pójdziemy. Działaj! Chodź. Działaj, człowieku, działaj! Atakuj! Już, czym pana idziemy na randkę, już. Momencik, tylko pogadam z synem. Mi się sikuca. Muszę iść do restauracji. Ale nie podoba ci się. Ale wrócisz. No bo on nie wie, co ma robić. Wracaj, patrz, jest skołowany. Zobaczył fajną laską, zwariował, nie wie, co ma robić. No chodź, przecież szkoda chłopa, no chodź. A sam se idź. Dam ci szlafrok i powiedz, że masz na imię Dagmara. Gorąco. To tyle dzwonił. Nie czuję w tej Warszawie. O, w Warszawie się źle czuję. Jestem team Dagmara tutaj. No przepraszam, no niestety, no. Dla mnie to miasto jest tak przytłaczające, że to po prostu niewyobrażalne jest. W Pradze tak się nie czułem, pomimo tej ilości turystów, no. W Londynie nawet tak się nie czułem, a tam się po prostu tak czuję, przywalony. W Pradze to w ogóle, ojej. Masa turystów, po prostu chmara, ale taki luz. Coś niesamowitego. Nie, to był Parmazon, chodź. Nie, no nie żartujcie. To był Parmazon, chodź.
Chodź, mamo. Ja naprawdę, ja wolę coś zjeść, a nie chcę już randki. Pan tam czeka na randkę, podpowiedzcie mu coś. O, akurat można gołębią p***olić, co nie? Mara głodna, ale nie na pana, proszę pana. Ale coś ta Warszawa w sobie ma, że wszystkich ciągnie do tutaj. No ma to, że po prostu jest tak naprawdę centrum biznesowym Polski. Tam jest najwięcej możliwości zawodowych. No właśnie to. No i wiadomo, miasto akademickie i w ogóle i tak dalej, itp. itd. No jakby... Słuchajcie, to jest przepiękne miasto. My wszyscy Polacy szukamy, gdzie trawa bardziej zieleńsza. Myślimy, że u sąsiada bardziej zieleńcza, a zieleńsza. To jest tak piękne miasto. Czy ono jest piękne, to fakt, no z tym nie da się dyskutować. Bardziej zielona. Bardziej zieleńsza, bardziej zielona, no nieważne, ty mnie rozumiesz. To jest tak cudowne miasto. Daga, spokojnie, my też nadążamy. I, ale posłuchajcie. Tu jakie budynki piękne w ogóle. A ja razy była rozgrabiona, rozwalona i... O to mi chodzi, że ona była... I cały czas powstała. No, powiem wam, że kiedyś nawet jakiś fundusz był ogólnopolski, tak, na odbudowę Warszawy. No w ogóle to, że oni z tego, naprawdę z gruzów ją odbudowano, to po prostu jest niesamowite, no, naprawdę. Polacy odbudowali. Co cały czas powstała? O co chodzi? Cały czas powstała. Odbudowali. No cały odbudowali. Czas powstawała. Powstawała. Cegła po cegle. Bili, a syrenka warszawska dalej dumnie nie stoi. 90% Warszawy było zniszczonej. Chodź, mamo, chodź. Co wy mnie, na trening boksu dajecie? Za wszystkie grzechy. Ale tak Mara, to sport, to no co wy jej tutaj podstawiacie znowu, no. Chodź. Konanek, czy ty co przyjechałeś tu poćwiczyć? Dobry, trzeba obrać. Dzień dobry. I od razu widać, że bokser po tym, po nosie. Ale jak tutaj stękają, zdychają te chłopy. Dzień dobry. Proszę, dla ciebie. Dziękuję. Pan fajny. A, jednak fajny. Miałem być stosowny. Dzień dobry, to jest właśnie pan kandydat. Byliśmy w innym miejscu mówieni. Mieliśmy być umówieni na starówce, ale przeniosłem. To mój kazał mi być stosowny. Powiedział, że lubisz, że jest niestosowny. No słuchajcie, każdy ma swoje fetysze, tak? Deal with it. On kazał... Ale zapaliły się... Ty jesteś nienormalny. Jak ty możesz facet... Ale zapaliły się... Zobacz, co się zapaliło oczy. Każda kobieta lubi Mama nie lubi. Tak. Nie lubię. Okłamał mnie? Tak. Okłamał. Ja sobie kiedyś tak zażartowałam. Te spoceni robotnicy, no i tak dalej. No. No ale tak Mara, nawet jeżeli, to i tak cię kochamy. Z Jackiem, bo sobie gadaliśmy o naszych marzeniach. Oczywiście laliśmy, a ja mówię, ja to bym chciała takiego spoconego pana, takiego z ulicy, co tak kładą asfalt i taki jest brudny i cały spocony i taki zjarany, opalony. No jest! Może nie z ulicy, ale spocony i zjarany trochę. Zobacz, facet wytrenowany, porządny gość. No jak już spocony, to niech będzie, no. Ja nie sądziłam, że Jack sobie weźmie do serca, że to jest naprawdę marzenie moje seksu. Idziemy na ring? Ty się spocisz, chodź. Nie. Czy ta twarz jest ubezpieczona? Nie? Ja bym mogła powalić. Czy będziesz ćwiczyć to do pierwszego, jak ktoś się walnie, to wtedy się odechce ci się boks. Pierdzielić to, Lalunę zaproście od razu i ja właśnie do klatki z Laluną. To by było coś dopiero. Nie, ja w ogóle, to jest nienormalne, ale... Ma tak być? No. To chodź, bo ty będziesz mój ten. Chodź. Niebezpiecznie zaczyna się ta miłość. Muszę przyznać, że te randki każda jest niespodzianką. Tu już nie chodzi o to, czy ja znajdę męża, czy nie znajdę. No dokładnie. W końcu przy 8 odcinku Dagmara to powiedziałaś. Tu już w ogóle o to nie chodzi. Tu w ogóle nigdy o to nie chodziło. I wszyscy dobrze o tym wiemy. Ale ja mam na każdej randce inną przygodę. I wiele jest tak... Często jest tak, że czegoś nie robiłam nigdy w życiu. I tak tutaj, no nigdy nie miałam rękawic bokserskich na rękach. Nie bijemy niżej pasa. Bez brudnych ciosów, bez łokci, kochani. Uwaga! Ale weź uważaj. Tak. O! Dagmara! Ostra jak żyleta. Dobrze! A teraz atakuj, człowieku! Zakładasz te rękawice, no i już wtedy czujemy krew. To tak jak w Konana piosence. Poczuj się jak mama, poczuj się jak lew, nawet gdy poczujesz krew. No to już człowiek dostaje, to samoistnie już jest adrenalina. No, zarzuciła włosem i napierdolamy. Co?
Mnie nie wolno. Ja chwileczkę, jestem kobieta. Chwileczkę. W twarz nie. Tej twarzy nie tykamy. Just ring. Rick? 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 Stop. Dobra. Sekundkę. Jest zasada jedna. Pokonasz Jacka, możesz się spotykać z mamą. Patrz na niego, jak rozmarzony! No, tylko żeby nam Jacek tutaj na deski nie padł za chwilę od razu. Odklepujemy. Ja byłem mistrzem pierwszego kroku bokserskiego. I pierwszego i chyba ostatniego dla niego. Ja cię zachowam w razie czego. Dobra, walka. Boks! Czekaj, bo tu walka jest. Nie no, ale Jacek k***a w ogóle nie wziął tego za zabawę i się k***a na serio szczepił z panem Rafałem. Nie wiem, czy Jacek myśli tak samo. Au! Raz! Nie no, przecież ucięli, nie pokazali tego nam, nie przecież pokazali tej sceny. Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Ej, on chyba naprawdę dostał. Ej, on wygląda jakby naprawdę dostał. Widzicie tutaj? I don't know. Sześć! Siedem, dobra! Ale halo, to boksa nie MMA, panowie! To co, randki nie będzie? No boks! Na kondycję! Dobra, remis, kochani! Ale para w łapie jest. Pani, remis! Przestajesz na remis? O Jezu, masz rozwalone krew! Czy ketchup? O ciebie walka była, widzisz? Nie no, chyba rzeczywiście dostał. No widać, że Jackowi zależy. Właśnie ostatnio gadałem z kumplem, że jakie to smutne. No bo chyba Jacek rzeczywiście jest z niej zabujany. Od bardzo długiego czasu. No ona po prostu go traktuje jak przyjaciela, co nie? Taki friendzone go wrąbała. No ale co, no oni się bardzo lubią. Ona nie chce tracić przyjaciela, on też nie chce stracić przyjaciółki, więc tak sobie to ustalili. No i jak mówię, no to musi być z dwóch stron chęć. Musi być z dwóch stron wzajemne uczucie. To samo uczucie. Poświęcenie. A, ten pojedynek to było coś. Nie tam jakaś bitwa dziewczyn. Tu się nikt nie mógł uciągnąć za włosy. Laski to się nieraz lepiej napierdzielają niż faceci, naprawdę. Rafał i Jacek dzielą się złotym medalem, więc wspólnie jadą na randkę ze złotą dziewczyną. Patrz, ile ma złoto na sobie. Weź ją za gadę, okradniemy, idziemy. No oczywiście, że wspólnie. No, generalnie zawsze tu są wspólne randki, więc to nic nowego. Ja dostanę tą twoją furą. Niech się szuka innego, k***a, chłopa. Złoto przejmujemy i spadamy. I nara. Królowa tak łatwo nie odda swoich precjozów. Te złoto, sama nazwa mówi złoto, nie? No. Złoto? No. A k***a, ty masz rację. Przez złoto wiele zła się wydarzyło. Dokładnie. Przez władzę, przez złoto, czyli hajs, chęć władzy, no dokładnie no. Im więcej hajsu, tym większy problem. No ale bez niego też jest słabo, więc wolałbym mieć jednak górę hajsu i mieć z tym problem, niż go nie mieć. Dlatego stawiajcie mi kawy! Nie. I gdyby było to zło, o. Złoto? Tak. O nie pomyślałam. Od dziś na złoto mówimy dobroto. Być peace. Przykład w użyciu. Rafał postanowił zaprosić Dagmarę na łódkę, by wspólnie mogli podziwiać dobroto Warszawy, Wisłę. Tam są w razie W te koła ratownicze. Tylko mam taką prośbę do was, bo nie gniewajcie się na mnie, ale ja zaprosiłem Dagmarę. No nie chciałbym, żeby... No dobra, my was podprowadzimy, sejdźcie. Oddamy was w ręce kapitana i ja ręce umywam. Bardzo proszę. Aha, jasne. Jakoś się na tą... łódeczkę panowie na pewno załapią. Wiesz, Rafciu, ja cię tak po prawdzie to nie znam. No dobrze, no... Oni i tak, wy i tak bardzo ryzykujecie, że w ogóle oddajecie mnie w ogóle na minutę w jakiejś... Ale w ręce kapitana, to przecież to jest Bóg na statku, no to przecież na jednostce, Bóg, no to... No ale bez przesady, to jest miejsce publiczne już naprawdę. Najlepsza była beka, jak jeden z tych facetów chciał Dagmarę zaprosić do jakiejś chatki, jak byli na jakiejś wsi i ona była taka przerażona. Tutaj macie ten odcinek. W ogóle kur też się bała, Dagmara ma fobię na punkcie ptaków, więc no. Więc jeżeli chcecie zaprosić na przykład Dagmary na randkę, to zdecydowanie bez ptactwa, jakiegokolwiek. Jeden ptak się może zdarzyć, ale generalnie... Wow, dlaczego?
Nie, nie idźmy tam drogą. To on już będzie pilnował cię, nie bój. Skąd ty masz takie informacje, że on będzie pilnował to? Jacek informacje pobiera z wyobraźni. Z dupy. Prosto z dupy. Panie kapitanie, oddaję w ręce. Captain, my captain. O, pan kapitan, żegnam. Jaki fajny pan. Państwo... O, to ja już jadę, pan kapitan. Państwo młode, dej! No i co? Double, pane... Znaczy, double date. Tomasz, kurwa, swojego, kurwa, paryskiego kochanka, nie kapitana. Oddaję kapitan ma sterować łodzą. Ty nie jesteś paryskim kochankiem. Na pokład z nią. No, Paryża tutaj nie ma na pewno. Zabieram ją do kajuty. Of course. Jak romantiko. I proszę się nie bać. Obiecuję, że będzie dobrze. Jaki głęboki głos ma pan. I co teraz? To nie ring, co? Spanikowałaś, nie? Daga. Jest poza swoją strefą komfortu. Aha, co ty cwaniakujesz? Dlatego przyszedłeś na łódkę? Nie, nie. Nie cwaniakuję. No, nie. No, troszeczkę przycwaniakowałeś, mój drogi. Zbyt pewnie się poczułeś chyba. Cwaniakuj mi, Rafał. Ale jesteś grzeczniejsza troszkę. Panie kapitanie, ale możemy przerwać rejs w każdej chwili? Oczywiście. Okej. Okay. Ewentualnie może go po prostu za portę wywalić. No. Pozycja zamknięta, niedostępna. Ty, żeby nas nie przykukał, bo my karę zapłacimy. Złota godzina. A czego? No, że no jak na krzywy ryj? Jednostka to jednostka. Kto? Co? Co? Boże, jak taki raz tak pierdzieli takie rzeczy, że on chyba sam siebie do końca nie rozumie. Jednostka to jednostka. My grupą? A ty jak tam u ciebie? Przecież to jakiś czas minął w ogóle. I co oni w tym czasie robili, przepraszam bardzo? Może w tej kajucie byli? Ale prywatnym, co, jak? Prywatnym? Dobrze. Tak? Nie narzekam. Oj, Rafał, coś tutaj źle zacząłeś i ciężko. Ciężko to idzie. Oni wymyślili jakieś randki dla mnie. A ty nie jesteś w ogóle zainteresowana. Bo uważają, że jestem samotna. No już to po prostu w tym odcinku maski wszystkie spadły. Czy ja jestem samotna? No nie wiem, no bywają takie dni, wiadomo, no nie? Słuchajcie, no każdemu bywa smutno i samotno, samotnie. Jak jest się samemu, w sensie samemu, nie że w życiu całkowicie, no bo to już w ogóle. Ale bez tego partnera, partnerki, no. No miło nieraz dostać śniadanie, jajecznicę. Ma już szum, za ścianą śpiew i jajecznica. Kawę, całusa, tulasa. Czy coś tam. No po prostu. Ale pamiętamy, złota zasada, że najpierw budujemy wartość w sobie, a potem budujemy wartościową relację z kimś. Że... A co, wieczory przychodzą tak na gościa, coś? Nie. Nie, wieczory nie. Ale o, takie wiesz, imprezy, jakieś takie... Sylwestra, nie Sylwestra. No właśnie, to się tak utarło, że... Trzeba to wtedy spędzać, te sylwestry, te wszystkie imprezy z kimś. A wiecie, co ja w tym roku odpieprzyłem? Nagrałem film i montowałem go. Stwierdziłem, że wypisuję się z tej narracji. W ogóle nie miałem ochoty na jakieś grube imprezowanie. I był taki moment przez chwilę, że... Bo kumpel był u mnie w ciągu dnia. O 20 jakoś pojechał. Ja sobie tam robiłem rzeczy dalej. I był taki moment rzeczywiście, że poczułem się tak dziwnie i źle. Ale to właśnie przez to, że jest to po prostu tak... narzucone, także przez, no, społecznie tak jest, tak się przyjęło, że te dni trzeba spędzać w jeden określony sposób, tak? A sobie niech każdy spędza tak jak chce, niech się z tym dobrze czuje. To jest najważniejsze. Ja stwierdziłem, że w tym roku, na przełomie poprzedniego i tego, to jest dla mnie najlepszy sposób. Udało się. Nie brakuje ci kogoś takie czasami, żeby się coś przytulić na przykład? No ja lubię bliskość ogólnie, przypominam, jestem bykiem. Jak już chcemy używać tej kategorii, tych kategorii astrologicznych. No to tak, klasyczny byk. Bliskość to podstawa. Mam pieska, mam kotka. No już nie mam pieska, bo nic ma rozstawiam. O, współczuję bardzo. O Jezu, a jakiego miałeś? Owczarka. Ojej, a długo go miałeś? 9 lat.
Właśnie. To smutne było, nie? No, całkowicie już to smutne. No bo słuchajcie, no tak zwierzę to jest po prostu członek rodziny, tak? To jest po prostu członek rodziny. Zżywamy się tak samo praktycznie jak z ludźmi. Właśnie wieczorem. Zwierzka. Mam teraz synowa, wiesz? Z synem. A mieszkasz z nimi? Tak. A fajnie, jak się z nimi mieszka? Tak może nie do końca, bo jeszcze mieszka była żona. A, no to taka rodzina, taka... No, Adamsów. Ojej, to jest konflikt duży. Powinni się roz... Ojej. Zwróciliście mi ostatnio uwagę, że, no, że rzeczywiście, no... Ja trochę jakby patrzyłem ze swojej perspektywy, z mojego wieku, może trochę. Rzeczywiście, no tutaj oni są już no, trochę starsi tak ode mnie. Ja że też nie jestem jakoś młodzieniaszkiem i też już mam dużo za sobą, bardzo nawet sądzę, że za dużo. Mam około 50, tak? Trochę trzeba już łapać. No, ja to tak mówię, że trochę jak z komisu, co nie? trzeba szukać po prostu. No ale co? Ja już zaczynam wchodzić w ten etap, że... No, szukam w komisie. Sam jestem już z komisu. No dobrze, ale to żona wystąpiła o rozwód, czy ty? Żona. A dlaczego? Dobre pytanie. Podjęła decyzję, że się rozwodzimy. No może winny też byłem, no wiadomo, no, nikt nie był święty, prawda, jakoś, nie wiem. Może się przyczyniło też, że przeszedłem na wegetarianizm. Naprawdę to był powód, że... What? To, że ktoś przechodzi na wegetarianizm, to jest powód, żeby z nim kończyć? Nie, no to nie, 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 aż mi się wierzyć w to nie chce. To jest jakiś absurd total. To są też... Co? Zostawiła cię, bo mięsa nie jadłeś? No, też między innymi. To są różne częstotliwości, dlatego tak ludzie, wiesz, nie dogadują się. Czekaj jeszcze raz. Nie, no aż mi się wierzyć nie chce w to... Proszę bardzo. Za to, że ty sobie lubisz coś innego zjeść, to baba cię zostawia? Nie, bo ja... Jeżeli ja coś odkryłem, wiesz, bo to dla mnie było dobre, no i wiem, że to jest coś fajnego. No ale mogłeś powiedzieć, żono, fajnie jest, f***am tylko sałatę, jestem szczęśliwy. A ty sobie co chcesz? Czym w ogóle problem? Chcę, żebyś ty też była szczęśliwa, bo ja nie chcę z tobą za 10 lat czy za 5 lat jeździć po lekarza, prawda? A, czyli on próbował jej narzucić to. Aha, to ty tym jedzeniem ją zacząłeś terroryzować, tak? O nie, tak to zabrzmiało. Ja w ogóle nie rozumiem tego. Niech sobie każdy je co chce, tak? No nie, jakiś totalny absurd, no. Ty wytłumaczyć, żeby jego baba była, co wiem, żeby nie jadła mięsa, będzie zdrowsza. A ta przekręca, że on to rezuje babę. No nie przekręca, bo on powiedział to takim tonem, a nie innym, tak? Że ja nie chcę, żeby ona za 15-20 lat wylądowała w szpitalu. Jacek. Niuanse są ważne. Sposób wypowiedzi. Intencja. Widzieliście, jak się zapalił ten koleś przy tym temacie? Rozumiesz? To Rafał, no to jak ty zacząłeś ją terroryzować o to, że ona nie chce żyć zdrowo, no to ja się nie dziwię, że wzięła rozwód. No, gdybyś mi dzisiaj zabronił jeść pierożka, gołąbka, kartofelka, to byś tak i jakiś zrobiła. Byś mnie terroryzował tym, no to ja bym uciekała od ciebie daleko. Tak samo. Ale kartofelek akurat spoko, tak? No co mi obchodzi, że ty no jesteś w ogóle jej nie dziwię, że tak zrobiła. Co by mnie... On się w ogóle nie dziwi, że ona tak zrobiła. No to chłopie, co tu się dzieje? Dlaczego? No dlaczego nie zmieniłeś tego nastawienia wtedy? Nie no, po prostu... Brak mi słów. Rzadko mi brak jest słów, a to jest moment, kiedy brak mi słów. Powiedział, że ty jesz zieleninę jak królik. Dla mnie to jest tragedia. Jak ja widzę sałatkę na talerzu, dobrze, to ja umieram. Odwróćmy teraz. Ty jesteś wege. A ja jem i ty widzisz, że ja choruję, bo tabletki jem albo coś co chwilę, tak? A dlaczego on łączy, przepraszam, jedzenie mięsa z tabletkami od razu? Zdrowy rozsądek, zbilansowana dieta i tak dalej, zróżnicowana, a ten od razu w jakieś ekstremum idzie, że jedzenie mięsa od razu powoduje, że jest się chorym? I jak ty na to patrzysz? No dobrze. Też, no dobrze, jedz nie, sobie ja dalej, ci nie? Mówię. Ja starałem się ratować, rozumiesz? Ratować? Ja nie chcę za bardzo wchodzić w temat, bo to nie seria po to, ale sytuacja jest tak absurdalna, nie można w taki sposób narzucać swojego stylu życia komuś, tak? Tym bardziej, że naprawdę to nie jest... Nie, czy ja zwariowałem, czy naprawdę to jest absurd, to jest po prostu... Total absurd. Ja ci mówię, Rafałku, nie jest dobrze. Zdrowie. Nie jest dobrze, że robisz to i to. Widzisz, że to jest dla twojego zdrowia niedobre. Ale można ograniczyć trochę tak i tak dalej. O Jezu, czuję, że będzie gówno burza tutaj o to. Moje zdanie jest takie, jedz ta co chce ta, rób ta co chce ta, ważne, żeby krzywdy nikomu innemu nie robić, a narzucanie komuś czegoś takiego, no to przepraszam, ja też bym skończył. Wyautowałbym się od razu z tego. Po prostu od złej strony poszedłeś do żony.
tylko jej gadałeś o czymś, co ona nie była do końca przekonana i tylko ją o to terroryzować. No starałabym się jakby łagodnie pomagać. Możesz, jak już tak bardzo naprawdę na ostrzu noża tą kwestię się podnosi, ktoś podnosi, no to można po prostu jakiś kompromis wypracować. Nie wiem, jest połowę tego mięsa, ale w ogóle mi się to w głowie nie mieści, żeby z tego powodu się rozstawać. Nie wiem, jakieś kwestie bardziej, znaczy to jest kwestia trochę ideowa też. Może być dla kogoś, u niego jest to zdrowotna, bo tak, znaczy tak twierdzi. No nie wiem, ja bym o to kopię nie kruszył, ale wiem, że są różni ludzie i może by o to kopię kruszyli. Ja bym tak sprawy nie stawiał w tej kwestii. Są rzeczy, gdzie sprawę stawiam na ostrzu noża. Przykładowo, nie wyobrażam sobie być z kimś w związku, kto nie jest wyautowany. Dla mnie to jest po prostu zaklinać rzeczywistości, to jest integralna część tej osoby i w ogóle nie wyobrażam sobie być w związku, tym bardziej, że publicznie o tym ja mówię, nie mam z tym problemu żadnego. Niewyobrażalne jest dla mnie bycie w związku z kimś, to nie jest. Ale widzicie, to jest ciekawe, bo każdy ma rzeczy, co nie? Każdy ma rzeczy, każdy ma swoje granice i oczekiwania. No dobra, no jeżeli to jest jego granica i oczekiwanie, to ten związek po prostu nie mógł już w takiej formie funkcjonować. Jeżeli dla niego to była kwestia być albo nie być z tą osobą. Okej? Przygotowywać jakieś fajne posiłki, przykładowo, nie wiem, no mozzarella z pomidorami, tak, gruszka, słonecznik, miód. Ale sama też coś gotujesz, czy? Ja? Ja nigdy w życiu nic nie zgotowałam, tylko naleśniki konankowi. Może z 4 razy w życiu. Nienawidzę gotować, nie lubię, wolę pójść zjeść na zewnątrz, tak? Ale jak mi ktoś zrobi, a i owszem. To wtedy, ale mogę pozmywać naczynia. Nie, wtedy się we dwójkę zje i jest też bardzo miło. Ja bardzo lubię dla kogoś gotować. Jak lubisz dania na przykład? Pierożki ruskie lubię, z jagodami lubię, z truskawkami lubię. No i grzybki, kapusta, takie lubię. Poszła w wege. Gołąbki lubię, kluseczkę lubię z sosem, kluskę lubię ze skwarką, chleb lubię ze smalcem. Przerażenie. I lubię makarony wszelkiego rodzaju. Generalnie kuchnia włoska, no i azjatycka. Mięsa nie lubię, ciki-ciki. Nie lubię bardzo ciki-ciki, bo się boję kur. Bo jeszcze ożyje, no i co będzie, no? Jeszcze straszy nam tak Marę, co nie? Ale jakby tak zmiksować i koktajl zrobić i jej podać, to może by przeszło wtedy, co nie? Schabowy u mojej mamy, mielony u mojej romci, no i steka. Koniec. Ups, no to chyba nic z tego nie będzie. Ale nie mogłabym żyć na przykład tylko tak wege. Ja na przykład też kiedyś bardzo dużo mięsa jadłem, ale teraz lubię sobie wegetariańsko pojeść też, więc kto chce, niech żyje w taki sposób, jaki chce. No ale rzeczywiście, tak po dłuższym namyśle, jeżeli to był jego punkt jakby graniczny, że jeżeli tu się nie dogada, no to jest jego wybór, tak? To jest jej wybór, to był jej wybór. Okej. Okay. Bo wege, to zaraz mi się kojarzy tak jak z więzienia kotlety sojowe. Jadłem kiedyś kotlety sojowe. Słuchajcie, nazywanie tego kotletem to jest abominacja. Kotlety jeszcze z więzienia. Ty. Co wy jesteście po... Jak byście się tu dostali? Jak byście tu wleźli? No tak, z wiatrem. Są ochroniane, tak? A myśmy się wślizgli, bo co wy myślicie, ale dlaczego byście że... A tu weszli? A ty myślisz, że ja bym cię samą puścił? O kotletach mu gada, ty, że w kryminale. No, no prawdę powiedziałam, tak? No sojowe są w kryminale. Źle powiedziałam. Ale po co o takich rzeczach mówisz na pierwszej randce? Nie, no po prostu... Chcę mnie zdradzić chyba. Nie, no nie chodzi o to, no ale... Co? Co, ale co, o kryminale? Myśmy wszystko słyszeli. No, przecież się nie przyznałam, że siedziałam. No ale i tak wszyscy o tym wiedzą. Tak Mara, już napisałeś książkę o tym. Raz nie powiedziałeś, słyszeliśmy, że kryminalne kotlety ci podchodziły. Nie podchodziły właśnie, jak papier. Dzień dobry państwu. Aha. Dzień dobry, proszę. Tak nie spodziewanie, tak ale... Jesteście, nie, rozsiądźcie tak się, można powiedzieć, tak. Żeśmy z nieba spadli. Widzisz, dziękuję wam chłopaki, żeście mi randkę z***ali, nie? To nie jest taka prosta sprawa ze mną iść na randkę, Rafał, jak widzisz. To jest dla twojego bezpieczeństwa. Ona jest za knobrna, nie rozumiesz? Może raz dostałem po ryju, nie? Dziękuję wam w sumie. No dobrze, ale to ty wymyśliłeś sobie, że chcesz dostać w ryja, dlatego mnie tam zaprosił. Tak, to był jego cel, żeby dostać w ryja, tak Mara, tak, no. Za te wszystkie sałaty.
Ale teraz ich prosiłem, żeby nie... Nie każdemu jest dane dostać w papę od królowej. Rafał! No tak, bo Jacek to po prostu przedłużenie królowej. Przedłużenie królowej. Każdy się zaszczycony. Dostać w ryja od królowej. Wyszło w dobrym kierunku. Zaczęło mi się fajnie rozmawiać i tak dalej. Jest żartobliwy. No jakby szła, kleiła się bajera. No nie wiem, po jego oczach widzę, że chciałby stamtąd się wyeksmitować szybko z tej barki. No ale no... Intrus na pokładzie. Rafał nie był jakiś sztywny, że o wkurcie, że tak, przyszli oni, że może oczekiwał nie wiadomo czegoś więcej. Chodzimy krokiem tanecznym. No, koniec randki? A do widzenia panu kapitanowi, do niełaska. Co? Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Teraz wszyscy tańczymy, uwaga. Poczujmy się jak na weselu. Na. Rafałku, bardzo fajna randka. Chciałbym ci... Też mi się spodobało. Ale pan Rafał rozmawia ze mną. To co, dziękuję bardzo. Ja też dziękuję, naprawdę. Nie, ja się nie całuję. No ale na pożegnanie, Boże, w policzek już bez jaj. Chciałem się tylko przytulić. Nie, ja nie. No dobra. Jakby raz powiedziała, wystarczy. A przepraszam. Ja często jestem w Warszawie, więc na pewno się zobaczymy. Może pójdziemy do jakiejś vegan knajpa, czy coś. Wszystko jedno. Może byś mnie zaszczepił. Fajnie mi się z tobą, ale widzisz, przez nic nie mieliśmy nawet czasu po prostu... Mina konana. Matka, idziemy stąd. Więcej sobie pogadać. Ale powiem ci, bardzo dobrze wyglądasz, figura zajebista. Pomimo, że wege? No da się. Wszystko się da. Klatka wypięta, ładnie chodzisz, prostowanie. Kurde, zapominam. Cały czas zapominam. O, widzicie, jak od razu, co nie? No, od razu, widzę na podglądzie. Od razu różnica. I nie masz brzucha! Porzu masz mamę, wiesz? Wiem. No, to było miłe. Ja nie jestem porze, jestem psychiczna przez nich. Podejrzewam. No tak, nie widzisz? Widzę. No. Z jakim przystajesz, takim się stajesz. To jest, wiesz, ciągle mam rozbiegane oko, łeb mi chodzi w oku przez te wariatów. Ale jak tak dalej będzie szło, to ja się wyszuram po całej Polsce i tak jakiegoś amanta nie znajdę. Tak coś widzę, że tak będzie. Do tego zmierzamy. Wyciochrają mnie przez całą Polskę, mój syn z Jake'iem. Ale przynajmniej poznamy miasta, miejscowości, coś tam się dowiemy. No, życie jest fajne. Ogólnie tak. Złota myśl na dziś. A i tak wszystkich skutecznie przegonią. To dlatego ja się nie nastawiam zbyt poważnie do tego, co będzie. My też już się nie nastawiamy, co nie, moi drodzy, moje drogie? Ikoniczna miejscówka nad Wisłą. Kto tam nie był? Nawet ja tam bywałem. Iconic place. Bo jeszcze mąż Rafał zakazałby schabowych u mamy. To miejsce lubię akurat, tą Wisłę, ten vibe, te schody. Kto miał na imię? Rambo? Nie Jagon, tylko Rambo? Pan Rafał. Ja ci powiem tego. Spodobał ja ci się, widzę. Fajny facet. Ta? Ja zaczynam pierwszy. I ja mu daję, zobacz co ja robię. Jemu daję 8 punktów. Tak, super, ja też. Wiesz dlaczego? Ile ty nadaję na naszych falach. Ile tak. Ty dajesz, mamo? 8. Nie wiem, no nie... Nie wiem, po prostu... Mam wrażenie, że część scen nie pokazali, skupili się na kwestii mięsa bądź nie mięsa. No daj na waszych falach, no my tego nie widzieliśmy za bardzo, no ale dobra. Ja daję 3. A dlaczego? Dlaczego 3? No to jego sprawa, nie moja, ani nie twoja. Każdy, może 8 każdy... za dużo, tak, 7. Pisz, mamo. No widać było, że Conan jest na nie. Nie daje żadnego minusa, on nadawał na naszych falach. Nic, żadnego minusa nie daje, 8 plus i koniec. Nie mięsa. To minus, 1. A plusy? Wszystkie, bo nadaje na naszych falach. Widzisz, taniec był od razu w tany. Śpiewanie od razu śpiew. Conan ewidentnie tutaj ma zdanie odrębne. To ja tak jak Jake, 8. Konanek 3, dlaczego tylko 3? Minus. No. Niewysportowany. Co? Ja się wydaje, że był wysportowany. Minus kolejny. Przeklina. No. Za dużo. A wy nie przeklinacie. Znaczy, w sumie ty nie, ale Jacek i Dagmara. To jest kwintesencja wulgaryzmu. No ale ja to... A, zapomniałam, plus przeklina. Przeklinał? Tak, parę razy, lekko knie. A ty minus mu dajesz za przeklinanie? Tak, ale to za mu się dużo wyrwało przeklina. Pewnie. Ale Konanek, wiesz, bo to tak trochę taki jesteś niesprawiedliwy teraz,
bo ja bardzo dużo przeklinam i jakoś... Nie dajesz minus. Jakoś mi nie dajesz minusów. Ale ja ciebie nie oceniam. Ale jakbym miał. Nie lubisz, jak ja przeklinam. Mamo, to jest moja ocena. Koniec, kropka. Idziemy. Służę ramieniem. Mada. Ja ręką. A ja kamieniem. Służę ramieniem, madam. Madam. Przejdzie dobrze, ale z Jackiem najlepiej. No. Właśnie. Z wami najlepiej. Hello, bonjour, robaczki. Jak ty masz znaleźć faceta? Ja nie znajdę nigdy, ale ja nie szukam. To wy mi szukacie. Te same fale, ale nie na częstotliwości Konana. Szkoda. Ale nie poddajemy się, szukamy dalej. Znaleźliśmy dwór dla naszej królowej w Ślęzie pod Wrocławiem. Matko, z Warszawy do Podwrocławia. Po prostu rozpiętość tutaj w tym programie. Mają rozmach, skurcyny. Wow, wiła. Tak, no segment muszę, żeby milionerzy, żeby widzieli. Nie byle leż, jedź. No Conan jest po prostu w perfekcyjnym miejscu. Sygnet, zegarek, złoto. Zamek. Może bym wiedziała, to bym Rolex i Cartiery swoje wzięła, bo dzisiaj trzeba być jak milioner, k***a. Tak o palce trzeba jeszcze. Tak, ty też, Konan, tak trzymaj. Rodzina królewska nadjeżdża. Jesteśmy. Murgrabio, zapraszam. Zapraszam. Murgrabie, von Wójcik. W takich warunkach tak się dobrze czuję. Dziwnym trafem. Twoje miejsce na ziemi. Jak ci się podoba? Z moich wstępnych obserwacji. Tu były bale, imprezy. A baszty wybudowali w tamtych czasach. Co za łożnictwo, jak się odbywało, to wtedy baby do baszty, tak jak Wandę zamknęły, ten Niemiec, też jak go nie chciała Wanda. To była wieża gotycka na początku. To początki są tutaj wystawione. Gotycka, później coś barokowe było, coś to było. No. Rokokoko, barokos. No. Tak było, tak właśnie było, nie inaczej. A potem baszta, no. O, widzisz tu gotyk, to co ja mówię, gotyckie wieże, widzisz? Ona tego, to pokazane etapami, jak chyba się rozbudowuje. No. Ty, von Wójcik, Mówiłem? Ja nie z blakiej rodziny? To dlatego ty się tak dobrze tu czujesz. Von Wójcik. No mówię, a ty wiesz, Kazimierz Wielki wymyślił strop Kleina? Teraz trzeba jakieś wylewki, bebelki, wiązania, a on wymyślił strop Kleina, do dzisiaj jest stosowany. I nie do rozbicia. Czym większy ciężar, tym bardziej jest odporny. Polski Windsor. Jaki kraj taki Windsor? Oh fuck. Nie, absolutnie nie mamy się czego wstydzić, ale... Polski Windsor. Dlaczego to mnie tak odświeżyło? No, widzicie? Ze śmiechu też się potrafię popłakać. Czeka tu na Dagmarę polski królewicz. Albo hrabia. Albo uprzejmy mężczyzna z klasy średniej. Najpierw tylko trochę zwiedźmy. Dobra, teraz cicho, bo tu niesie się echo. Dobry. Dzień dobry. Grzałka, buzała. Były takie duże i mniejsze. No. A ta buzawy z naszego do miski się dawała. Czy to jest pralka prania? Miałem jeszcze pralkę pranie. Pamiętam, że była w domu. Żeby nogi umyć. I ta lokówka. To mam w domu. My z Jake'iem zobaczyliśmy czasy naszego dzieciństwa. Pieska też miałam na baterię. Pralki, telewizory, syfony, prodiże. Lepsze ciasto niż prodiżu w niczym nie wyjdzie. No my z Jackiem przenieśliśmy się w czasy dzieciństwa. Grałem w klasy, o matko grałem, w gumę grałem, w klasy grałem. W gumę w ogóle pamiętam, jak się grało na ręce już potem, bo no był taki etap, że się idzie od dołu i w górę, a potem na ręce się grało. O matko, co za czasy. Pa! Chodź pogramy! Dawaj te kapsle. To jest za***a.
Ta zabawa, Konanek. Dawaj go. Konan mówi, co to jest? Ja mówię, no kapsle, tor do kapsli, to była najlepsza zabawa. Przyjadłam kozak w kapsle. Trzepak, też pamiętam trzepak, no. Ja się załapałem trochę na te rzeczy jeszcze takie, no, bo to 92 rocznik. Więc jeszcze miałem normalne dzieciństwo, bez całego dnia na TikToku. Też to grałem. Myśmy mieli kapsle woskiem, z cyrkoniami, z kamyczkami. W środku ja robiłam z koralikami. Zostaw mojego kapsla. To mój jest, jak mówię, wybarłaś mnie, człowieku. Ty nie, to myśmy poświęcali miesiące na to. Do każdej powierzchni były inne kapsle. Hej! Jake, twoja to kolej! Jest. Człowieku! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Jacek? Ja nie mogę wyjść, człowieku! No. Ale po co tam właziłeś do tej dziury? Ej, no przecież... Mówiłem to już w którymś z odcinków, że zdaniem mi powinny jechać karetka albo zastęp karetek, straży pożarnej i w ogóle wszystkiego. Jacek! Służb technicznych. Ty! Ty! Co ty zrobiłeś? On musi teraz wyjść, a to się nie da otworzyć, mamo. No trzeba wołać, żeby tu otworzyli górą. Jacek! Co jest? Dawaj tyłem idź! A jak tyłem? Słuchajcie, tu jest zwężenie się robi, zwężenie człowieku, bo to idzie w stożek. Po coś ty tam właził? Weź się śrubkę odkręca. No nie da rady, to jest przybite. Powietrze mi brakuje, weź sobie, ja mam gastroskopię, no. On ma gastroskopię. Gastroskopię? Ja miałem gastroskopię, nie polecam. Już kolonoskopia lepsza. Ja nawet nie wiedziałam, kiedy to polazło do tej rury, gdzie to dzieci włażą. Weź to odkręcę, człowieku. Nie da rady, rozumiesz? Boże, wszędzie wstydu narobi. Ale to... Tam jest sprzęczka, człowieku, sprzęczka, to jest awaryjna sprzęczka. Jaka sprzęczka? Gdzie jest awaryjna sprzęczka? Nie ma. To idzie się dookoła. Człowieku, że ja się duszę. No. Jacek, chodź tu. Ła! Wyciągaj go za nogi. Ła! Dalej mi Czekaj, idę ciągnąć z tobą tego psychola. No kurde! A jela, człowieku! Nie może być dnia bez niespodzianki. Tak jak ja to mówię, zawsze musi coś pierdolić. Przepraszam, mogę sobie pomóc jakoś? Co tu się stało? Pamiętasz tą bajkę? I kolejne życie uratowane. Ej, pamiętasz tą bajkę, jak dziadek ciągnął rzepkę? Tak, na szczęście. Tak, proszę pana, Jacek się zaklinował, no. Przepraszamy. Bo tam idzie w stożek, ja nie mogę się cofnąć. No, to a no to jest... No to perfekcyjnie, no, duże dziecko. Tylko mała zabawka. No, to jest problem. Tuba, nie? A my co? No my dzieci. No ale nie 120-kilowe. Ja przeniosłam się w moje dzieciństwo, mi się chciało zostać tam. Ja się chciałam bawić. Ja nie chciałam iść nigdzie. Ja bym w kapsle jeszcze raz zagrał. Nie, teraz w to! Pokaż to, daj mi to. Kanon. Nie, wyżej. Też grałem w takie piłkarzyki, o, memories. Nie, wyżej, na siodełko, daj nie, to. Na siodełko nie, bo to ma... A to na stół. Hej, witajcie. Na... Cześć. Dobry. Witaj. Halo, jest spokojnie, bo my zaczynamy powolutku grać. Cześć, Dagmara. Dobry. Adrian. Creepus alert. Dobry. Misję mówił Konan? A co on mnie tak tutaj łapie? Cześć. A, to nasz obcyfikant, dzień dobry. Cześć, Konan. Jak ty mówisz brzydko na pana, durny jesteś? To jest pan. Nie. My żartobliwie tak mówimy, to nie, no. Proszę ja nie brać do serca. Całe szczęście, żeście przybyli. No, zapraszam was na spacer fajny. Tak? Proszę. Gości przy... Czy fajny to się okaże? Nie, no to wy jesteście gośćmi. Dziękuję. My jesteśmy gośćmi? Czyli ten majątek należy do pana? Graliście kiedyś w golfa? Grałem 2 czy 3 razy. Straszne to było. Coś strasznego. Ten kij był taki ciężki, bo zapewne tanie wypożyczony. O oh my god. Takie to nudne. Tak. A ja nie. No, tak. Golf, ja jeszcze tego kija na ręku nie miałem w życiu. To jest o to chodzi golf, nie? Ten kij. No. To jeszcze nawet w życiu tego patyka nie miałem. Nawet kiedyś. Nigdy. Nigdy żadnego kija w ręku. Ech, no cóż, nie wiesz co tracisz, Jacek. Nie, my graliśmy z Konankiem na polu golfowym. Nie widziałem, no nigdy, nie miałem szczęścia. No to w co no to chciałbyś zagrać? No pewnie chętnie, no jak. To przejdźmy w takim razie. Pan z wyższych sfer chyba naprawdę. Ja bym się czuł już jak człowiek gorszego sortu.
To jest dopiero metraż placu zabaw. Ale ja nie wiem, czy dla naszych młodych dorosłych nie będzie lepszy minigolf. Słuchajcie, krótko. Wy zostajecie, my idziemy, musimy coś przegadać. Na razie. A co? Konkretny. Zaborczy. Przegadać. Zaraz przyjdziemy. Poczekajcie tutaj. A gdzie wy idziecie? No już chodź. Idę, poczekaj, bo ty chodź, mnie tak cały czas rękoma robisz. Proszę. Już idę. Gdzie... No bo on już bierze co jego, no. Idziecie? No nie wiem, spytaj się. Zaraz przyjdziemy, Jacek. Ale tu gdzieś. Tak, dobra. Poćwicz i pokażesz nam na koniec, jak grasz. Dobra. Chodź. Już go ustawił. Ustawił Jacka. Zapraszam cię. A może on już widział wcześniejsze odcinki, bo może w emisji, że oni się zawsze wpierdzielają. Stwierdził, o nie, mam strategię. Mam wrażenie, że ja już gdzieś cię słyszałam, Adrian, bez kitu. Oczywiście, że mnie słyszałaś. To... Coś myśmy musieli się gdzieś styknąć. Styknęliśmy Wrocław się. Wrocław jest małym miastem. Ale ja ci nie mogę od razu powiedzieć wszystkiego, bo jak ja bym powiedział wszystko, to bym odkrył. O, oni się znają? Ale znamy się z bardzo dobrej strony. Tak... Dobrze, a skąd się znamy? Poznaliśmy się w bardzo fajnych okolicznościach. Ale to za chwilę ale no ci powiedz powiem. Teraz. Nie mogę teraz powiedzieć, bo ja muszę troszeczkę mieć tajemniczości w sobie. A ja cię chcę zaprosić na kawę i ciastko i żebyśmy mogli wtedy... A ja nie lubię kawy w restauracjach. No to teraz pójdziemy tutaj sobie usiąść na chwilę. Do restauranta. Do restauranta. Dobra. Natomiast mam dla ciebie wielką niespodziankę. Zapraszam cię do siebie do domu. Przecież Dagmara nie pójdzie. A może pójdzie tym razem? O, tak do domu, to wiesz, ale ja sama nie idę. Ale ja się cieszę, żebyś poszła z nimi. A, no to dobrze. Tak! Panowie to zajęci są swoimi kijami. Nawet nie zainteresowani, że pan hrabia to już kiedyś Dagmarę poznał w niejasnych okolicznościach. Ej, nawet im jeśli to idzie. Jak on już smażył cholewę do królowej? Co, jak przesmażył i Dagmara go pogoniła? He? Jaka tam przeszłość się za tym kryje? Jaka przeszłość, jaka historia? Chcemy wiedzieć wszystko. I tak się gra. No, professional. I co teraz, jak ludzie strzelają? Don't shoot! Don't shoot! Be careful, guys! Don't shoot right now! We go for a stick! Dawaj, 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 człowieku! Okay, thank you! Można strzelać! Byle celnie. Czy to będzie celny strzał z naszym absztyfikantem nowym starym? To jest cicho. Cichutko, i tu tak. Przychodzą ludzie naprawdę sobie w spokoju. Tu jakby Jake wlazł nasz, to jakby był, to by był słoń w składzie porcelany. Od wejścia już by się dar, bo wariat. By mnie szukał. Tak. I już by wszyscy ludzie, k***a, odechciał im się jeść. W takim razie, jak pojedziemy na kawę do mnie, ja mam dla Jake'a klatkę. Zamkniemy go w tej klatce. Co on ma w domu klatki? Wow. Hmm. Może jakiś pokój a la 50 Shades of Grey? O, to się nie da zamknąć. Mam nadzieję, że Jacek nie będzie tak bardzo wpływowy i nie będzie tutaj nam jakiś scen zazdrości robił. No co ma robić sceny zazdrości? Sam bierze udział w przedsięwzięciu. Postanowili, że mi znajdą narzeczonego. No bierze udział w przedsięwzięciu, żeby mieć kontrolę nad nim. Tak, ale wiesz jaki Jacek potrafi być. On coś jednak do ciebie czuje. No to wiadomo, i... że mnie kocha od 35 lat. No... No właśnie, trzeba na niego znaleźć sposób. Ja mówiłem o tej klatce, oczywiście w cudzysłowie. Jacek, nieświadomy zagrożenia, zabrał Konana na wystawę o dawnych dodatkach dla mężczyzn. Motor, soku, słyszałem o nim. Kosz i się jechało nad morze. Ty, to wygląda jak łódź, a nie kosz. Ja wezmę jakiś profesorów na taką przejażdżkę. To bierz. Tylko ogarnij taki motor. To, co obiecałem, mogę ci teraz powiedzieć. No właśnie, skąd my się znamy? Skąd my się znamy? Bo my już się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się przez przypadek. Na ulicy Borowskiej pod szpitalem. Na skrzyżowaniu. Szukaj w pamięci. Jechałaś autem, ja jechałem autem. I zobaczyłem, że jesteś w aucie. I zrównałem się z tobą. I żeśmy rozmawiali na skrzyżowaniu. Nie wierzę. O ja, jakaś romantic story. Ale zobacz, że gdybym cię nie zaczepił, to dzisiaj byśmy się nie widzieli być może. No. Ojej, Dagmara, po Dagmarze widać, że to było jakieś takie intensywne spotkanie. O czym rozmawiali? Chcemy wiedzieć wszystko.
A woda jaka dobra z tego była. Ojej. Co to jest? To się na to mówili gruźlik. Aha. Bo tu woda tędy leciała, tu naciskał. Tu woda tak leciała, on te szklanki tak pukał i pewnie dawał drugiemu do picia, wiesz. Nie mył jakimś płynami, tylko tak opukiwał. Tu był sok, to mogę sobie zamówić. Szklankę na przykład ze sokiem, takim czy takim. No i woda sodowa. A jak chciałeś samą wodę, to samą wodę ci dawał. Mhm. Ja się już przeprowadziłam do Egiptu. Więc jakby tam siedzę większość czasu. Mhm. Czyli opaleni zna z Egiptu? No, ale to już dawno byłam. Bo Egipt mi pasuje, bo ja to kocham. To jest moje miejsce na ziemi. Docelowo chcę tam zostać. Okej. Okay. W Polsce mi się nie chce już być. No to co, ty chcesz Egipcjanina? Ale co to, zaraz moje miejsce zamieszkania wiąże się z tubylcem? Dokładnie, przecież może mieć Polaka w Egipcie. No nie, no bo mnie troszeczkę teraz przeraziłaś, że chcesz tam być. No bo nie zapytałaś się, czy ja bym ewentualnie chciał tam... pozostać. Troszeczkę zaskoczyłaś mnie teraz. Bo już przyjeżdżał. Przelatywał. A, no troszeczkę lepiej to no. Zabrzmiało. No nie, na starość na pewno nie chcę tu być. To teraz czas na historię problemów Jacka z zębami. All inclusive do końca życia. Proste. Na takim prześle mnie zniechęcili do dentysty. Bo do mnie, ja mówię do niej tak o, do stomatologa. A słuchaj, jakie jaja. Mówię, panie doktor, czuję, że pani już jest blisko nerwa. A gdzie, kurde, jeszcze do nerwa ma pan kilometr? I w tym czasie ten normalnie wiertło mi weszło do środka, człowiek, jak masło, po tym nerwie. I wtedy już czuję ten zniechęciła mnie, do dzisiaj się boję, do dzisiaj to pamiętam. No dlatego Jacek ma klejoną dwójkę chyba, na kropelkę. Tutaj macie odcinek, kiedy ten ząb odpadł. Dagmara go przyklejała. Ja idę do dentysty, obojętnie z czym, od razu mówię zastrzyk, z góry zastrzyk. A ja tak samo mam, jak jestem u dentysty, to od razu zastrzyk albo dwa najlepiej. W ogóle się nie dam dotknąć bez znieczulenia. Mowy nie ma. Czy będzie robił, czy nie będzie robił, zastrzyk! Ząb wykończy każdego jednego. Nie ma na to siły. Lepiej go nie mieć. Pojedźmy do mnie na tą kawę. No to my dojedziemy. Tak? Jedź ty pierwszy. Konanek zna adres. Masz rację, ja wstawię wodę i będę czekał na was. Wiesz. Jeszcze raz dziękuję ci za... Nie mogę ich zostawić, wiesz o co chodzi. Tak. Wszystko muszę na nich poczekać. No, tutaj już tak Marka pozwoliła rączkę pocałować. Dziękuję. No. Był grzeczny, miły, więc no jakby przyjemnie się spędzało ten czas, więc sobie pojedziemy jeszcze w trójeczkę do niego do domu. A ty co, bez zapsztyfikanta? Pogoniłaś już? A co to, mój chłopak jakiś był? Chodź. No przecież z nim poszedł, a gdzie on jest? Gdzie chłop? Człowieku, pogoniłam, za cyckę mnie złapał przy ludziach, wojna była jak k***a, cały restaurant. Ciekawe, czy uwierzą. Takiego mi chłopa dałeś. To ci mówiłem cały czas, a dlatego ci przestrzegałem. Co cicho? I cały czas widzisz, się przestrzegałem widzisz, od tego, że to. Przy tobie i to jest teraz być. To? Żartuję, nie, dokładnie. Dobra, pojechał do domu przygotować domówkę. No to co, takie żarty co robisz? Ale żarty. Co robisz, ale żarty. Dobra. No, na poziomie wszyscy jesteście równym. Kochamy. Wiesz, mnie, pewnie nie krzycz. Dobra, właśnie, rób bydła. Bo mówiłem, że trzeba być bliżej. Dobra. Nie rób bydła! Słuchajcie, ja muszę zacząć zapisywać te teksty, naprawdę. W ogóle zastanawiam się, czy nie zacząć robić, nie wiem, jakiegoś konkursu na koniec roku, na przykład tekst roku albo coś takiego. Dajcie znać, czy to dobry pomysł, nie wiem, z różnych reality showów, albo moment roku, tekst roku, osobowość roku, nie wiem, katastrofa roku. Wolny pomysł taki, z mojego ubawcym pomysłu. Bliżej i... No bo jak na razie to tekst tamtego roku, przypominam, to ty jesteś tu, a ja jestem tu. Tak? Pamiętamy. Żony Warszawy. Ikoniczne reakcje. Tam, ona jest tu. Ja jestem tu, a ona jest tu. Ja za parę lat będę tam, a one będą tam. Terapia. Idź. Twardą łapę masz, nie powiem, że nie. Komu ją dasz? No chciałabyś tak masz, ale ups. Ciebie tylko łapę. Konar miłości. Ja dalej nie wiem, gdzie on jest. Kto? No to jest twój chłopiec. Do domu poszedł przygotowywać dla nas wieczerze. Ale to po co mi takie rzeczy gada, że on cię łapie, że wiesz, że to mnie denerwuje. No po co takie rzeczy? Już aż się spociłem. A to jedziemy po ślimie reklamanie możemy iść. No nie, no musimy coś kupić. Pójdziesz, wyskoczysz do sklepu, kupisz jakąś... No coś się, co kupuje, ciasto jakieś może. Wieczorową porą.
Jacek, choć sam w sobie jest prezentem dla każdego gospodarza, coś jednak kupił. Jacek jak nie przychodzi tutaj z gołymi rękoma, Jacek ma ze sobą zakąskę. Szynka w puszce. O kurczę. Porządna rzecz, delikates. To zapraszam was do stołu. Proszę. Dobry wieczór. Znajdźcie znajomych. O, tu grubsza party się szykuje. Wow. Oh my god. Arka miło mi. Dzień dobry, Jacek. Siądźmy do stołu, proszę. Ja się... O, tata. Fancy. Jacek, siądź koło Konana. A co to tam za kamień? Ale rozstawia wszystkich, co nie? Mień, kto będzie jadł? A, to zaraz ci wytłumaczę. A to jakieś tam czary-mary. Coś to znaczy? Tak. W życiu musisz czasem przełknąć taki kamień, żeby dalej iść. Jaka metafora głęboka. Ale to jest jakaś aluzja do nas, czy co? Nie. Każdy z nas musi przełknąć taki kamień, żeby dalej. No ja już przełknęłam nie jeden, ale co to ma się do dzisiejszej kolacji dla nas? Ogólnie. Aha. Chodzi o twardość. O miękkość, o twardość, o wielkość. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dziwny wajb. I o wytrzymałość. O! Ale przepraszam, ten kamień to tak codziennie u ciebie tu jest? Cały czas. Tak? Przypomina o ciężkości życia. Dnia codziennego. Ciężkość bytu. Odbytu? Bytu. Prawda? Tak. A może dotknąć? Mhm. Spróbuj. Uważaj! No, ale szary człowieku. No, człowiek zastraszony. Nie przejdzie na mnie, to ja... No. Co te pieniądze z ludźmi robią? Jaka ja może nie tak? O! Uważaj. Prawdziwy. A jaki? Co? Ze styropianu? No. Kamień u Adriana jest zawsze. Jest czegoś symbolem dla niego, tak? Głębszego znaczenia już przy gościach nie chciałam się dopytywać, ale było to oryginalne, inne. Ja bym się napił. No co byś się napił? Soku. Ale zanim naleję tobie, to muszę zapytać Dagmarki, co chce się napić. Gentleman, nie tak jak ty. Nie tak jak ty. To... Jacek na margines został sprowadzony. Margines towarzystwa. O, jak on się odpali. Proszę, tak. A co to? O, proszę, to jest soczek. Już, dziękuję. Już, proszę. Nie tak dużo, nie dla wszystkich musi wystarczyć. To i mamy jeszcze następne. Pani ma? Pani ma? Nie, pani, to jest Kaja. Kaja, ładne imię. Ładna dziewczyna, nie? Fajna. Ładne. A to twoja dziewczyna? Wszystkie kobiety. Tak, dziękuję bardzo. Fajna para jesteście. Oni chyba są zszokowani, że tam są. Lekko mówiąc. A Adrianowi. Nie są razem. Co w ogóle, co się dzieje? Coś się nieszczęści z kobietami. No chyba. Słuchaj, dlatego musiałem z Konanem porozmawiać w tej kwestii. A dlaczego ci się nieszczęści? Może coś z tobą? Nie. Może to statystyki? To teraz odbije piłeczkę. A z tobą co, nie tete? Dowiemy się w następnym odcinku. Co tu się jak zwykle odwala? Cóż, dalszy ciąg tego tajemniczego spotkania w przyszłym odcinku. A jeżeli mój film i moja obecność w nim wam się spodobała, to koniecznie zostawcie polubienie pod nim. Udostępnijcie to wideo wszystkim i komu, każdemu i swojemu i dalszemu. Zapraszam do gorącej, lecz kulturalnej dyskusji w sekcji komentarzy. Z mojej strony na dziś to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Dzięki wielkie i... Pa, pa. Pa, pa.